Wiktor Zborowski krytycznie o zachowaniu Jerzego Sztura, napisał do jego syna. Wiktor Zborowski, 71 litrów, pokusił się o szczery komentarz w sprawie pijackich wybryków Jerzego Sztura, 75 litrów. Aktor nie szczędził słów krytyki, podkreślając jednocześnie, że jego kolega po fachu jest człowiekiem i ma prawo popełniać błędy. Źle się stało, fatalnie się stało, jest bardzo niedobrze, mówił przed kamerą Super Expressu. Wiktor Zborowski pojawił się 19 października na uroczystej premierze filmu Babies w jednym z warszawskich kin. Obecność jego żony oraz jego młodszej córki nie była przypadkowa, w produkcji Andrzeja Saramonowicza, 57 litrów. Zagrał bowiem jego zięć, Andrzej Wrona, 34 litry. Aktor chętnie udzielał wywiadów. W rozmowie z reporterem Super Expressu ocenił nieodpowiedzialne zachowanie Jerzego Sztura, który dwa dni wcześniej, mając 0,7 promila alkoholu we krwi, prowadził auto. Wiktor Zborowski masakruje zachowanie Jerzego Sztura, napisał do jego syna. Wiktor Zborowski, zapytany, czy poniedziałkowe wydarzenia bardzo zaszkodzą wizerunkowi wybitnego aktora, stwierdził: nie wiem, czy jest to wielka rysa, no ale stało się. Źle się stało, fatalnie się stało, jest bardzo niedobrze, ale jest człowiekiem, każdy popełnia błędy. Jestem przekonany, że jakieś konsekwencje tego poniesie. Myślę, że jest na tyle mądrym człowiekiem, że więcej tak nie postąpi. Jerzy Sztur był oczywiście już bohaterem wtorkowego wydania Wiadomości w TVP. W materiale Adriana Boreckiego został nazwany celebrytą. W Polsce słowo celebajta ma wydźwięk pejoratywny, natomiast na świecie nie. U nas służy to chęci obrażenia kogoś, tak jak w przypadku Jerzego Sztura. Jednocześnie Zborowski dodał, że pokusił się o wysłanie wiadomości do Maćka Sztura, 47 litrów, z którym grywa w teatrze. Jest mu przykro, że młodszy kolega po fachu zbiera cięgi za wybryki swojego ojca. Z Jerzym kontaktu nie miałem, miałem jedynie z Maćkiem, którego starałem się wspierać, bo dostaje rykoszetem. Otrzymuję bardzo przykre słowa i napaść ze strony zachwyconych tym zdarzeniem ludzi. Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Jerzy Sztur w oświadczeniu, które przekazał za pośrednictwem swojego syna, wyznał, że współpracuje z odpowiednimi służbami, które zajmują się jego sprawą.